Kontestacja. Witam wszystkich, jeszcze raz Kamil Cebulski się kłania, a dzisiaj mamy wtorek, 8 czerwiec już, jak ten czas szybko leci, a wysłuchacie kontestacji radia jednego wolnościowego, traktującego trochę o przedsiębiorczości, a we wtorki właśnie ja tutaj na temat przedsiębiorczości rozmawiam, jak zwykle z jakimś gościem. A dzisiejszym gościem jest Waldemar Wasik. Waldku, jesteś z nami? Jestem, witam serdecznie wszystkich. I ciebie, Kamil. Czyli na początku już zdradziłem, że będziemy rozmawiać dzisiaj co nieco o walutach, bo tym się, Waldku, zajmujesz, zgadza się? Dokładnie, od jakiegoś czasu już. Jest trochę. Tak? A co tak dokładnie robisz? Może tak najpierw powiedzmy, poreklamuj się może trochę, żebyśmy wiedzieli, czym ty się zajmujesz. To znaczy, zamiast może takiej bezpośredniej reklamy, proponuję krótką historię na temat, jak się znalazłem w tych walutach. Otóż kilka lat temu miałem, ponieważ pracowałem z finansami już dosyć długo, miałem spotkanie z klientem pod Warszawą, gdzie proponowałem mu wtedy pewną formę inwestycji i on wtedy powiedział: panie Waldku, wszystko fajnie, ale mnie tu waluta na mordę leci, a to był taki moment, gdy był taki dosyć znaczny zjazd dolara też wtedy, a on eksport miał w dolarze i bardzo go to bolało, ponieważ ja wtedy nie bardzo miałem wiedzę ani umiejętności. Dostał człowiek przyrzeczenie takie, że wrócę z jakimś rozwiązaniem, po czym należało to rozwiązanie znaleźć. I tutaj mój serdeczny kolega podpowiedział mi: słuchaj, zadzwoń do dealerów, do jakiegoś banku, może znajdziesz kogoś. I tak oto zaczęła się moja przygoda z walutami. Faktycznie zadzwoniłem wtedy do PKS-a, pierwszego banku, jaki gdzieś tam znalazłem numer telefonu. Poprosiłem o jakiegoś dealera i tam poznałem człowieka, który się tym zajmował już od bardzo, bardzo wielu lat i zaprosiłem go na spotkanie. Podczas tego spotkania dowiedziałem się, że faktycznie istnieją instrumenty, które pozwalają na zabezpieczenie się przed takimi wahaniami kursu i na obronę marży, ponieważ eksporter czy importer przy obrocie swoim handlowym tak naprawdę walczy cały czas o utrzymanie jakiejś marży, która będzie go satysfakcjonować. I wtedy on podpowiedział mi najprostsze rozwiązania, jakie były do zastosowania natychmiast. Mówił wtedy o forwardzie, o takim instrumencie finansowym i tenże człowiek przy kolejnym spotkaniu odkrył karty, gdzie mnie się włosy zjeżyły na temat tego, co banki wyczyniają z klientami, jak wykorzystują ich brak wiedzy. No i tak się właściwie zaczęła ta moja przygoda. Zacząłem temat zgłębiać. No a dzisiaj jestem, jakby to powiedzieć, pół kroku dalej od tamtego czasu. Czyli tak trochę, tak powiem, przez przypadek. No bo powiedzmy, chciałeś człowiekowi coś sprzedać. Na przykład: proszę pana, ja bym tu chciał sprzedać panu auto. A ten, co ma kupić, mówi: ja bym z przyjemnością kupił, ale nie ma kto z moim dzieckiem zostać. I ty poszedłeś zainteresować się, jak tym dzieckiem się opiekować, aż założyłeś przedszkole, tak? Mniej więcej tak można by o tym powiedzieć. To, że poszedłem w te waluty, to wynikało stąd, że zauważyłem pewnego rodzaju niszę. Wymyśliłem sobie to w ten sposób, że skoro banki potrafią wykręcać różne numery klientowi przez ich niewiedzę, tak, to wymyśliłem sobie, że może należałoby tych klientów, przedsiębiorców, mam tutaj na myśli, wyedukować, żeby przynajmniej podstawową wiedzę mieli na temat instrumentów finansowych i mechanizmów, jakie walutami, a konkretnie w departamentach skarbu, bo to one walutami w bankach się zajmują, żeby poznali. Zasada okay. Jest zawsze ta sama. Czyli jednym Postnej słowem, droga. Szukasz, to teraz się zajmujesz, czyli szukasz firm, które albo importują, albo eksportują, czyli mają związek gdzieś tam z walutami i oferujesz im jakieś tam swoje usługi. Na czym to polega? To znaczy,
To był pewien etap, gdy właśnie tak postępowaliśmy, gdzie faktycznie zajmowałem się doradztwem walutowym i obsługą ryzyka walutowego w firmach, strasznie które to brzmi. posiadały eksport i import. Tak, to brzmi. Obsłuży to mi pan ryzyko? Strasznie, tak. Bo faktycznie mówimy o ryzyku. Jakim ryzyku? To znaczy, wygląda to w ten sposób. Kamil, moim przykładem podczas wykładów, jak wiesz, są słynne eksport słynny ping-pongów, gdzie ja tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Kłopot polega na tym, w przypadku eksportera, że jeżeli dzisiaj, załóżmy, uprośćmy to, jeżeli jakaś waluta, na przykład dolar ma kosztuje 3,50, załóżmy, tak? I Kamil Cebulski jest producentem ping-pongów, które są o niebo lepsze od wszelkich chińskich, a przy tym dosyć dobre cenowo. Powiedzmy, że jesteś w stanie sprzedać za $1 owe ping-pongi do Stanów Zjednoczonych. No to w momencie podpisania kontraktu, na przykład dzisiaj, przy cenie 3,50 na okrągło licząc, masz jakąś określoną już w tej cenie marżę, która ciebie satysfakcjonuje. Tak jest. Jeżeli wyślesz teraz partię ping-pongów, a płatność masz, załóżmy, że podpisałeś kontrakt na 6 miesięcy dostawy, miesiąc w miesiąc za $1,000,000, masz sprzedać 1,000,000 sztuk ping-pongów, tak? Gdy przychodzi za miesiąc kolejna dostawa, może się okazać, że kurs tej waluty, tego dolara, drastycznie się zmieni. Jeżeli wzrośnie, to Kamil jest usatysfakcjonowany, bo nagle okazało się, powiedzmy, o 20 groszy wzrośnie do 3,70. W tym momencie Kamil ma dodatkowej kasy 20 groszy na każdym ping-pongu. Gorzej, jeżeli ten kurs spadnie o owe 20 groszy, czyli będzie 3,30, a ty wysłałeś w tej samej cenie, po dolarze za ping-ponga. I w tym momencie nagle się okazuje, że twoją marżę coś zżera. Co? No różnica kursu. Ty podpisywałeś kontrakt w sytuacji, gdy kosztował 3,50, tak jest. Ale minął miesiąc, jest 3,30, jesteś 20 groszy stratny. No tak, czyli to jest to ryzyko walutowe. Można się przed tym jakoś zabezpieczyć? Można się przez stosowanie... A telewizji mówią, że nie można. No właśnie najprostszym takim zabezpieczeniem, jakie zaproponowałem wtedy podczas drugiego spotkania temu klientowi, on właśnie sprzedawał może nie ping-pongi, a inne towary, był tak zwany forward. To jest prosty instrument. No wyobraź sobie, że przychodzisz do banku i mówisz: szanowny banku, czy możemy zabezpieczyć? Oni mówią: tak. Jak? Forwardem. Na czym to polega? Bank mówi: podpiszemy taką umowę, że dzisiaj jest dolar 3,50, panie Cebulski, za miesiąc przyniesiesz walizce $1,000,000 i my panu zapłacimy 3,50 za dolara. Czyli taką samą cenę jak dzisiaj. Fajnie, prawda? No, oczywiście. No właśnie. Ale jest pewien haczyk. Haczyk polega na tym, że ten instrument nie jest elastyczny. To znaczy? To znaczy, to jest absolutnie sztywna umowa. Co to oznacza? Jeżeli za miesiąc okaże się, że twój partner za oceanu na przykład będzie miał poślizg w płatności, albo z jakiegoś powodu zrezygnuje z tego kontraktu, bo coś się wydarzy, nie będzie w stanie odebrać, to nie oznacza to, że ty nie możesz, że ty możesz zerwać umowę z bankiem, ten forward. Ty musisz w zębach przynieść ów $1,000,000. I zamienić na 1,000,000 złotych. Na 3,5 miliona złotych. Na 3,5, no czyli wymienić po kursie, zgadza się. Na 3,5 miliona złotych, dokładnie. I teraz, jeżeli okazałoby się, że ty nie masz tych pieniędzy, to na tak zwanych różnicach kursowych ty prawdopodobnie będziesz musiał dopłacić te pieniądze. I tutaj się pojawił problem również u innych przedsiębiorców, którzy... Co to znaczy dopłacić? Czyli ja nie muszę tego $1,000,000 mieć, tylko jakąś różnicę płacić? To znaczy tak, jeżeli na przykładzie
na konkretnym... No tych ping-pongów trzymaj. Się trzymajmy. Trzymajmy się ping-pongu. Wysłałeś pieniądze za ocenę. Tak. Ma mi milion przyjść za miesiąc, nie przychodzi. Milion nie przychodzi, a ty masz podpisany forward. Tak jest. Jeżeli kurs dolara spadnie, to 20 groszy musisz ty dopłacić razy milion. Aha, czyli ja obiecuję bankowi po 3,50, że mi bank da, tak? I że ja po takiej cenie bankowi dostarczę pieniądze. A jeżeli dolar będzie 3,30, to bank, że tak powiem, dlatego że ja nie dotrzymam tej obietnicy, że dostarczę pieniądze, bank straci 20 groszy na dolarze, tak? Dokładnie. I muszę mu wtedy tą wyrównać. Różnicę ty dopłacasz. To jest... bardzo dobry instrument w sytuacji, gdy ty masz wyjaśnioną sytuację wszelkiego eksportu czy pewności wykonania transakcji, bo wtedy zabezpieczasz ten kurs i ciebie nic niejako nie interesuje. Jest też drugi haczyk, który polega na tym, że jeżeli kurs dolara by w tym czasie wzrósł na przykład do 3,70, to ty nie skorzystasz z tego lepszego kursu, będziesz musiał dostaniesz tylko 3,50, podczas gdy na rynku jest owe 3,70. I tutaj pojawia się następny instrument, te bardzo przeklęte tak zwane opcje. Tutaj czyli to, o czym pan premier Pawlak tak dużo mówił, bo dużo umoczył. To jest umowa, która jest zawarta między dwoma stronami. Bank z reguły jest pośrednikiem, chociaż zdarza się, że bank jest również stroną takich. To jest umowa, która daje mi, jeżeli ja kupuję opcje, bo to już jest instrument płatny, nie wspomniałem, że forward jest bezpłatny. Jeżeli ja kupuję opcje, to ja za tą opcję muszę zapłacić. Jest w każdym banku robiona wycena takiej opcji na podstawie bardzo, bardzo wielu czynników, które tak mądrzejsi od nas rozumieją. Mniejsza, o, ja nie będę się wgłębiał, bo to zbyt takie jest na ten pierwszy raz i bez, że tak powiem, jakiegoś pokazania tego na oczach. Trudno jest to wytłumaczyć. Niemniej są wskaźniki rozmaite, jak zmienność czy wartość czasowa i tym podobne dziwne wynalazki, ktoś nie spał po nocy, powymyślał, która sprawia, że wycenia się tą opcję. Ta opcja kosztuje. Czym jest ta opcja? Jeżeli ja kupuję opcję, to kupuję prawo, ale nie obowiązek. Co to oznacza? Wróćmy do ping-pongów. Kamil wysyła milion ping-pongów po dolarze za sztukę. Dzisiaj mamy 3,50, ale Kamil nie wie, jaki będzie kurs za miesiąc. W poprzednim przykładzie Kamil podpisał umowę z bankiem, zawarł kontrakt forward, tak? Czyli sztywna umowa, z której musi się wywiązać, ale w drugim przypadku Kamil kupił opcję, tak, która daje mu prawo. Ta opcja mówi, że panie Cebulski, za miesiąc sprzedasz pan bankowi ów milion dolarów za 3,50. Na tej samej zasadzie jak forward. Ale jeżeli na przykład będzie kurs 3,70 czy więcej jeszcze, to pan nie musisz tego mnie sprzedawać, mówi bank. Pan sobie sprzedasz to drożej. Drożej i wtedy ten zysk zatrzymujesz. No dobrze, ale ta opcja kosztuje. Ile ona może kosztować dolara? Tutaj, wczoraj ile kosztowała na przykład? Słucham? Wczoraj ile kosztowała, tak przykładowo. A ja nie jestem w stanie ci powiedzieć. Ale na oko. No. Natomiast tak, powiem może w ten sposób, że w normalnych sytuacjach, gdy rynek nie jest jakiś rozchwiany, cena opcji jest uzależniona od bardzo wielu czynników, które na rynku występują, na przykład zmienność. 5 groszy na dolarze, 10? No właśnie, w przypadku takiego ustabilizowanego, opcja wykupiona na 2 tygodnie czy tam na miesiąc może kosztować gdzieś w granicach 5
siedmiu. No, załóżmy, że 5. Za sztukę dolara, tak. Czyli jeżeli jestem producentem tych ping-pongów, tak? Ja wyprodukuję ping-ponga po powiedzmy 3 złote, sprzedaję po 3,50, tak? Czyli mam 50 zł zysku. 5 groszy z tego zysku przeznaczam na opcje i zarabiam tylko 45 i jestem zabezpieczony przed kursem, jak tylko bym chciał, zawsze zarobię 45 groszy, tak? Tak, co najmniej 45 groszy. Co najmniej, no chyba, że pójdzie w górę, ale jak pójdzie w dół, nie stracę, czyli zawsze zarobię 45 groszy na ping-pongu. Tak. To tak. Powiedz mi, dlaczego w takim bądź razie tyle firm się przejechało, jak był ten taki skok na te wszystkie opcje, tak? Że no przecież ten dolar nagle, czy to euro, no przecież to latało w te i we w te. Mm-hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że cena opcji w sytuacji, gdy horyzont czasowy jest dłuższy, to oznacza, o co mi chodzi? Mówiłem na początku o sytuacji, gdy kontrakt twój na sprzedaż ping-pongów wynosi 6 miesięcy i teraz te powiedzmy transze płatności realizowane są raz w miesiącu. Powiedzmy na koniec, żeby było łatwiej, na koniec kolejnych 6 miesięcy począwszy od końca pierwszego miesiąca. Prawda? Tak. Im dalej jesteśmy od dzisiaj, od momentu wykupienia tej opcji, tym ta opcja jest troszeczkę droższa. No bo trudniej przewidzieć, jaki kurs będzie, stanie, tak? Dokładnie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć ci, ile ta opcja kosztuje. Trzeba by zadzwonić, na przykład można do banku. I ale zapytać, rząd wielkości podałeś, 5, 7. No, tak. Ale to może być i więcej. W sytuacji, gdy było całe to zamieszanie, to był taki moment, gdy banki w ogóle nie chciały sprzedawać opcji, albo one były piekielnie drogie. Natomiast kłopot polega na tym, że owe 5 groszy, czy 10, czy 15, czy 50 groszy, gdyby tak nawet miało być, razy nominał transakcji stanowić zaczyna bardzo pokaźną kwotę. I to już zaczyna boleć przedsiębiorcę. Bardzo często tak bywa. Okazuje się, że opcję nie tylko możesz kupić, ale ty możesz również sprzedać tą opcję. Czyli ja będę takim bankiem. Ty będziesz jak gdyby w takiej sytuacji jak bank poprzednio, ty do banku sprzedajesz opcję i ty w tym momencie dostajesz tą kasę za opcję, tak? O. To się nazywa premia. Fajnie, nie? No słuchaj, no kasę dostać zawsze fajnie. No pewnie, że tak. Kłopot polega na tym, że o ile przedtem bank miał obowiązek, a ty miałeś prawo, bo bank musi od ciebie kupić ten milion dolców, jeżeli przyjdziesz do banku, powiesz, to teraz ja wam sprzedaję, tak? Tak jest. O tyle w tej drugiej sytuacji, to ty masz obowiązek, a bank ma prawo. Mm-hmm. Ty stajesz po drugiej stronie. Ty dostajesz premię, ale na siebie przejmujesz właśnie ten obowiązek w tej sytuacji. I teraz ta premia w drugą stronę teoretycznie jest mniej więcej taka sama. Ty dostaniesz też te 5 groszy. Załóżmy, że to jest 5 groszy. Wyceny są różne, ale załóżmy, dla matematyki. Jednak przy każdym instrumencie finansowym bank będzie jeszcze ukrywał rozmaite koszty, na przykład swoje prowizje. I nagle się okazuje, że z tych 5 groszy bank zabierze troszeczkę na poczet prowizji, na której on zarabia. Natomiast tą opcję, to się mówi, wystawia gdzieś na rynek. Gdzieś na rynek walutowy. Ktoś obstawia z drugiej strony tą samą pozycji. Co się wtedy dzieje? Ponieważ istnieje taki mechanizm, że ty również możesz wystawić opcję, można złożyć takie konstrukcje, tak się to mówi, opcyjne, że zarazem kupujesz opcję. Jak i sprzedajesz. Jak i sprzedajesz i tak się dobiera parametry, żeby tych opcji nie trzeba było płacić tych, które kupujesz. Z reguły najczęściej wychodziło to w ten sposób,
że jeżeli ty kupowałeś opcję na dolara, to musiałeś sprzedać na 2 dolary, żeby koszty zostały zniesione. Tak. Jednocześnie powstawał taki korytarz, w którym mogłeś się poruszać. Na przykład między 3,50 a powiedzmy, strzelam, 3,60 o szerokości 10 tak groszy. Jest. A jak co się stało, jak kurs wyskoczył albo niżej, no, albo wyżej? No właśnie. Tutaj wszystko jest fajnie, bo tak, przedsiębiorca ma zabezpieczenie, co go najbardziej interesuje. W przeciwieństwie do forwardu pozostaje mu jeszcze jakaś przestrzeń do zysku, owe 10 groszy, między 3,50 a 3,60, tak? I w sytuacji, gdy płatność, którą twój partner w Stanach będzie mieć miesiąc później, będzie pomiędzy tym, to ty wtedy masz dodatkowy zysk. Załóżmy, że dolar wzrósł do 3,55. Przychodzi $1,000,000, rozliczana jest transakcja i Kamil Cebulski sprzedaje po 3,55 i 5 groszy ma więcej niż zakładał sobie w kontrakcie. Mija miesiąc. Kamil Cebulski wysyła kolejną partię towaru. Pogubiliśmy. No trochę tutaj mamy. Dobrze. Ale to można sobie później ściągnąć i odsłuchać, żeby zrozumieć, bo to wbrew pozorom jest bardzo prosto wytłumaczone i bardzo przydatna wiedza, tak? Bo nie jeden przedsiębiorca na tym trochę tej kasy, że tak powiem, stracił, nie? Więc dokończmy może ten temat tych strat. Powiem w ten sposób, że jeżeli w następnym miesiącu będzie sytuacja taka, że ten dolar spadnie na 3 zł 40 groszy, to Kamil Cebulski sprzeda po 3,50. Dlaczego? Ma zabezpieczony taki kurs. Co oznacza, że zamiast stracić 10 groszy, to ma swoją pełną marżę, jaką tam założył. Ty mówiłeś, że za 3 złote wyprodukujesz, a za 3,50 sprzedasz, czyli 50 groszy chciałbyś mieć na ping-pongu. No nie? Sytuacja natomiast zaczyna jak gdyby troszeczkę się komplikować w momencie, gdy kurs wyskoczy górą ponad 3,60. I teraz są dwie sytuacje, dwa możliwe przypadki. Jeżeli wyskoczy na przykład na 3,70, to teoretycznie powstaje zobowiązanie. 10 groszy razy nominał powinieneś dopłacić do banku. Czyli 100 tysięcy dolców przy tych naszych ping-pongach. Tak. Ale ponieważ ty w walizce cały $1,000,000 przynosisz i wymieniasz, nic się nie dzieje. Rozlicza się na zero i jest okej. Ale jestem stratny na kursie jestem stratny, tak? To znaczy nie jesteś. Ty po prostu rozliczasz po 3,60 i tyle. Dobra. Jeżeli jest to w twoim eksporcie. W nominale eksportu, czyli ten $1,000,000, który masz obrotu miesięcznego. Kłopot się zaczyna wtedy i tutaj to, co wydarzyło się właśnie z bankami... No ale właśnie, przecież ten dolar skoczyło złotówkę nagle. O właśnie. To znaczy, Kamil, wygląda to w ten sposób. Jeżeli powiedzmy masz tego eksportu miesięcznie... No milion. Cały milion dolarów, tak? Jeżeli twoje zabezpieczenia będą również na milion opiewały, choć różne szkoły mówią, że nie powinno się zabezpieczać więcej niż na przykład 70 czy 80%, ale załóżmy, że robisz 100% tego obrotu, jeżeli będziesz w nominale transakcji, my to mówimy, czyli w całym tym miesięcznym obrocie po prostu, to nic się złego nie wydarzy. Ty nie skorzystasz z kursu, który będzie o złotówkę, a tak się stało, nie? Nawet więcej, tak jest, o złotówkę wyższy, ty sobie rozliczysz spokojnie po 3,60. Tak jest, czyli zarobię tylko te 50 groszy, a nie złoty 50, ale nie stracę. Ale nie stracisz. Tak jest. Natomiast banki robiły jedną świetną rzecz. Dla siebie oczywiście świetną. Mianowicie, żeby zawrzeć transakcję na rynku walutowym, należy w banku złożyć depozyt pieniężny. Albo ubiegać się o tak zwany limit transakcyjny. To jest taki ROR,
na przykład. To jest kredyt w rachunku, jak gdyby. Debet. Debet. Jak zwał, tak zwał. No oni sobie wymyślili w bankach, że to się nazywa limit transakcyjny. I ten limit przyznawany jest pod zawierane transakcje, jako zabezpieczenie tychże transakcji. W sytuacji, gdy jest wszystko normalnie, to limit transakcyjny, przyznanie limitu to jest tak, jakbyś ubiegał się o zwykły kredyt. No tak. W sytuacji, tak, w momencie, gdy masz przyznany limit, możesz zawierać transakcje. Gdy wszystko dzieje się w nominale, to tak naprawdę niewielka część tego limitu, procentowo dosłownie kilka procent to będzie przyznanego limitu albo depozytu, jeżeli go złożysz, tak, będzie obciążona pod te zabezpieczenia, pod te zawarte transakcje, pod te opcje, mm-hmm. czy forward, tak? W sytuacji takiej banki robiły jedną rzecz. Panie Kamilu, mamy jeszcze tyle powietrza na limicie transakcyjnym. Gdybyśmy, niech pan zobaczy, gdybyśmy taką strukturę opcyjną, taką konstrukcję opcyjną, takie opcje po prostu byśmy zrobili dodatkowo, to moglibyśmy jeszcze zarobić. Czyli czekaj, ja sobie zabezpieczyłem ten mój eksport na milion, tak. Zarobiłem, bo nie straciłem, powiedzmy, przydała mi się ta konstrukcja, no. I nagle bank mi proponuje, żeby zrobić tak to samo, tylko na 10 milionów. Na przykład. Okej. Okay. Dokładnie. Przy czym, zobacz, ty masz obrotu faktycznego, fizycznego w firmie $1 milion miesięcznie, bo tyle sprzedajesz ping-pongu, a oni przychodzą i mówią, panie Kamil, tu można zarobić. Na pewno pan nie straci, bo proszę zobaczyć. Przecież. Bo to jest niemożliwe, że o złotówkę w ciągu tygodnia skoczy kurs. Na przykład. Dokładnie, dokładnie. Widziałem na własne oczy listy tej konstrukcji przez dealerów banków wysyłane do przedsiębiorców. Pozdrawiam panią Basię, jeżeli gdzieś mnie tam słyszy. Ona wie, o czym mówię. Taki pewien bank. Pani dealer wysyłała maile do pani księgowej, która właśnie mniej więcej tak, mamy jeszcze powietrze na limicie transakcyjnym. Zatem proponuję tutaj taką konstrukcję, no a potem poszło do góry. I niestety zaczął się problem, bo nie było tej gotówki, która byłaby do rozliczenia tych transakcji. To, co ci mówiłem, tak, kurs może o 15 zł nawet wzrosnąć, ale ty przynosisz sobie $1 milion, rozliczasz po 3 zł 60 groszy, temat zamknięty, bank zadowolony, ty też. Tak, ale w sytuacji, gdy ty masz 1 000 000 zł fizycznych pieniędzy, które ci wpływają z eksportu, a bank, że tak powiem brzydko mówiąc, wcisnął ci, a ty popełniłeś tą fatalną zbrodnię i dałeś sobie wcisnąć dodatkowe transakcje, które zupełnie nie były ci potrzebne, a były już tylko spekulacją normalną na Forexie, no to w tej sytuacji bank przyjdzie i powie, panie Kamilu, dzisiaj jest złotówkę drożej niż 3,50, bo mamy $4,50, no a to oznacza, że trzeba tą różnicę razy nominał, razy te 9 nadproduktywnych milionów zapłacić. I nagle są długi potężne. A to nie wszystko. Ponieważ nigdy bank nie tłumaczył, co jest, ja wcześniej takie pojęcie użyłem, jak wartość czasowa. W sytuacji to był styczeń bodajże, gdy było takie apogeum wzrostu walut po tym sierpniowym krachu. Wtedy banki szalały, bo wszystkie naraz, wszystkie te pozycje chciały pozamykać. Szybko pozyskać te pieniądze, natychmiast. Nawet jeżeli ktoś miał pozawierane transakcje i jeszcze do zamknięcia na przykład firmy miały pozawierane kontrakty na całe 12 miesięcy, bo miały taką umowę podpisaną ze swoimi kontrahentami, a to oznacza, że pomimo, że był styczeń, to jeszcze na przykład 6, 7, 8 miesięcy jeszcze było do obsłużenia, a banki w styczniu wszystkie transakcje naraz chciały. Więc tu się okazywało, że to nie tylko ta różnica kursu razy ten nieszczęsny, my to mówimy, jeszcze przelewarowany nominał. Tylko jeszcze razy 12.
ale tak, ale jeszcze dochodzi wartość czasowa, ona stanowiła często 70% nawet zobowiązania, jakie bank sobie wyliczył w stosunku do takiego delikwenta. I wiele firm popłynęło, czyli podsumujmy, bo już może skończmy te trudne dla, że tak powiem, osób, które nie są z tym obyte tematy, czyli jednym słowem, jeżeli chodzi o te waluty, zabezpieczanie się tych eksporterów. Bez problemu możemy się zabezpieczyć taką walutę, jaką chcemy, jeżeli zapłacimy tą opcję, te 5 groszy około, ile tam to się zmienia i jesteśmy w 100% bezpieczni. Czy skoczy o złotówkę, czy skoczy o 5 zł w te lub we w te, zgadza się? To znaczy w przypadku mądrego zawiadywania i opcją, czy konstrukcjami rozmaitymi, tak, jeżeli robi się to w nominale, czy poniżej nominalu, nie ma żadnego właściwie niebezpieczeństwa. Aby niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, kiedy chcemy być trochę chciwi, ewentualnie naiwni i uwierzymy komuś, że można łatwo zarobić pieniądze, tak? Dokładnie. Powiem tylko na koniec jako ciekawostkę, to jest tylko ze słyszenia, podobno największy lewar w Polsce, czyli krotność obrotu rzeczywistego firmy, jaki bank no, tak naprawdę wcisnął. Oczywiście przedsiębiorca nie jest bez winy. Wynosił podobno 36. Czyli za milion ping-pongów on zabezpieczył 36 milionów. 36 milionów. Można było nieźle zarobić pod warunkiem, żeby się to wyrobiło, jak to się mówi. No ale się no niestety nie wyrobiło. Nie wyrobiło się i się wyrobił tylko bank. I ktoś muszę będzie ci powiedzieć, się że prawdopodobnie jeden ze znanych banków popłynął przez te opcje również, co ciekawe. Ja to nie jest potwierdzona informacja, ale z takich obserwacji rozmaitych i kuluarowych to wygląda na to, że bank ten. Ja mówię o naszym rynku, bo nie mówię o tym, że to robił tam JP Morgan, bo to wszyscy wiedzą. Mówię o naszym rynku tutaj. Prawdopodobnie ten bank był stroną i nie był w stanie wykaraskać się później z tego, no bo firmy i tak nie były w stanie tego zapłacić i tak wpłynęło to na kondycję banku. Prawdopodobnie tak się to stało, tak się to zakończyło. Dobrze, Waldku, słuchaj. Wiemy już, że no, tymi walutami śmigasz, wiemy już, że to jest bardzo skomplikowane. Powiedz ty mi, gdzie ty się nauczyłeś tych wszystkich całych walut? Bo to trzeba się z 15 lat uczyć, bo to jest tajemna magia. Ja bym nawet nie powiedział, że nauczyłem się. Ja bym raczej powiedział, że to jest nieustanny proces, ponieważ tutaj zmieniłem troszeczkę profil działalności. Otóż jak kiedyś chciałem edukować, nie mając zielonego pojęcia wtedy jeszcze, przyznaję bez bicia, na temat walut przedsiębiorców, tego co banki robią, jak negocjować kurs waluty z bankiem, żeby bank nas nie odgrzmocił i tak dalej. Ja poznałem ludzi po prostu, którzy zajmowali się tym i byli w tym naprawdę świetni. A poznałeś w ten sposób, że po prostu zadzwoniłeś do pana, co sprzedaje takie rzeczy i spytałeś się, żeby mi to pan po prostu wytłumaczył, o co chodzi. Od tego się właściwie zaczęło, a potem jakoś właściwie musiałbym się zastanowić. Gdzieś się dowiedziałem o człowieku, który ma wiedzę na temat zabezpieczenia kursów i tak się rozpoczęła nasza współpraca. Miał być kurs przygotowany, wszystko było, niestety nasi przedsiębiorcy wykazywali troszeczkę mało chęci, aby się edukować, no i zemściło się to później. Stwierdziłem, że należy troszeczkę w inną stronę. To jeszcze mi powiedz, Waldku, czy jak taka firma już wpadnie w taką pułapkę tych wszystkich opcji i tak dalej, da się z tego jakoś wyjść? Tutaj, nie wiem, pomagałeś komuś wychodzić z takich kryzysów? Tak, my opracowaliśmy. Znaczy tak się składa, ponieważ działaliśmy zgodnie ze sztuką, to nasze firmy raczej większych problemów nie miały. Ponadto w sytuacji, gdy pojawił się już ten kłopot, opracowany został program ratunkowy, który w sytuacji, gdy firma nie miała zbyt dużego lewara, to znaczy nie wiem, maksymalnie 1-5, to była szansa taki program wdrożyć. Bo oczywiście panowie wujkowie, czy wujki z banków,
zaproponowały kolejny świetny pomysł na to, jak firmy mają wyjść. Oni po prostu proponowali w ten sposób, żeby taka firma sobie wzięła kredyt na spłatę tego zobowiązania w opcjach, a kredyt plus te zabezpieczenia były z reguły tak skonstruowane, że właściwie ty przestawałeś w momencie złożenia podpisu być właścicielem firmy, bo wszystko łącznie z finansami to już bank właściwie kontrolował w tej firmie. Byłeś tylko figurantem. W każdej chwili mogli cały ten biznes Majdan ci odebrać. Taki był pomysł banków na to. Panie Cebulski, pan sobie weźmiesz kredyt na dogodnych warunkach i spłacisz całe to zobowiązanie, a więc zobacz, na tych opcjach zarobili, bo na każdej opcji bank to zarabia. Na sprzedaży, tak. I to bardzo dużo, nawet w sytuacji, żeby była jasność, jeżeli przynosi taki ten tak zwany zero kosztowy, tą konstrukcję zero kosztową, to bank nieźle sobie zarabia na tym. Tak jest. Natomiast dodatkowo jeszcze bank wciskał kredyt na, w cudzym słowie, preferencyjnych warunkach. My mieliśmy inną metodę na to, stwierdziliśmy, że nie, my tak nie chcemy, żeby nasi klienci, tych, których potem pozyskaliśmy, robili. My negocjowaliśmy, my jeździliśmy na spotkania z ludźmi z banku. Pamiętam spotkanie z Raiffeisen Bankiem, przyjechał główny ekonomista. Akurat mnie nie było na tym spotkaniu, ale kolega, który prowadził tą firmę, no to tam przez godzinę tłumaczył, tam był dealer, był jeszcze jakiś smutny pan z oddziału z Krakowa, bo w Krakowie siedział człowiek bodajże z Warszawy, przyjechał. Godzinę słuchali, w końcu ten nie mieli argumentów na propozycję kolegi i transakcja została zawarta w formie, jak wam zaproponowano. Czyli się udało. Tak, dało się, oczywiście. Tylko trzeba zrobić to mądrze, a nie znowu po raz kolejny się podłożyć bankowi, jak on zatańczy. Dobrze. Tylko trzeba mieć, że tak powiem, tą odwagę cywilną i powiedzieć, nie, tak nie zrobimy. Dobrze, Waldku. To ja w takim bądź razie przypomnę wszystkim, że słuchacie Kontestacji i że dzisiaj rozmawiamy o walutach, o Forexie i że można do nas dzwonić i zadawać pytania. Zapraszamy. Skype'em to będzie kontestacja.com lub telefonem 222-195-321. 222-195-321. Dzwońcie i pytajcie. Dzisiaj rozmawiamy o walutach z człowiekiem, kto się na tym zna. Więc niedługo pewnie ktoś do nas zadzwoni. A Waldku, powiedz mi tutaj, jak tak słyszę o tym Forexie, że zarabia się na Forexie. Jakieś tam platformy są, jakaś tam sponsoruje Kubice. O co chodzi? W jaki sposób na tym Forexie taki przeciętny zjadacz chleba? Bo tutaj na czacie tam gdzieś pojawiła się informacja, że to trzeba mieć miliony i firmy na miliony, żeby na tym Forexie działać. I w jaki sposób można taki przeciętny człowiek, 18-latek, działać na tym Forexie? Znaczy, tutaj mam nie do końca dobre wiadomości, ponieważ gdy... W ogóle, co to jest ten Forex? Od podstaw musimy zacząć. Gdy sam zaczynałem przygodę, że tak powiem, poznawania tematu walut, to oczywiście gdzieś tam przypałętały się wszystkie te platformy, rozmaite domy maklerskie, czy banki inwestycyjne, jakie znamy gdzieś tam z reklam rozmaitych, tak? W internecie też tego troszeczkę można znaleźć, wystarczy w Google wpisać Forex czy nie wiem, MetaTrader czy coś i już jest cała pełna lista. Okej, zostawmy na razie temat, gdyż mamy słuchacza. Witamy cię, Remol. Cześć, chwilka, tylko radio ściszę. No to ścisz radio, czekamy na ciebie. Okej, już mogę mówić? Jesteś, dawaj. No więc ja mam pytanie odnośnie tego Forexu, ponieważ z tego co wiem, to są różne takie platformy i na niektórych można zacząć powiedzmy od 100 zł, a na niektórych od 1000 zł, od iluś tam. I moje takie pytanie, czy w ogóle opłaca się zaczynać grę na Forexie od właśnie takich kwot typu 100 zł albo 1000 zł? Czy lepiej po prostu poćwiczyć sobie na kontach demonstracyjnych, wirtualnych i po prostu czekać, aż się kapitał zbierze i wtedy z większym kapitałem wejść na... Waldku? To jest
To jest bardzo dobre pytanie. Remol, ja ci dziękuję, że zadałeś to pytanie. Prawdę mówiąc, to można się było też tego pytania właśnie spodziewać. Odpowiem troszeczkę pokrętnie, ponieważ odpowiedź nie jest dobra. Na dzień dobry. Nie jest dobra. To, co ja w tej chwili robię, to właśnie zajmuję się budowaniem struktur i wprowadzaniem tutaj dużego brokera ECN, który daje możliwość gry na Forexie. Kłopot polega na tym, że trzeba by zacząć jak gdyby od wyjaśnienia troszeczkę takiego podstawowego struktury tego rynku. O co chodzi? Rynek Forex to jest rynek, który nie jest w żaden sposób przez kogoś regulowany. To nie jest tak jak na przykład giełda papierów wartościowych, gdzie jest instytucja, w jednym miejscu centralnie odbywa się zawieranie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, etc. Jest fajnie. Wszyscy są mniej lub bardziej zadowoleni, oczywiście bardziej ci, co zarabiają. W przypadku Forexu to jest rynek bardziej rozdrobniony, ale najważniejszą informacją jest to, że większość brokerów, którzy dają tak zwany, ja specjalnie to podkreślam, tak zwany Forex do gry, udostępniają platformę, de facto nie udostępniają Forexu. Rzeczywiście polega to na tym, że tak zwani market makerzy, to są właśnie firmy, które można znaleźć w internecie i które proponują otwarcie konta demo, ja też to robię. Zaraz powiem, na czym polega różnica. I konta później prawdziwego od jakiejś kwoty niedużej. Musicie wiedzieć, że to nie jest gra na Forexie. Ty nie grasz na Forexie, grasz z platformą. To jest ostatnio komuś to obrazowo w ten sposób przekazywałem. Wyobraź sobie, że idziesz grać w totka, chcesz zawrzeć zakład, taka budka, siedzi uśmiechnięta pani, nie zawsze, i ma tą magiczną maszynę, w której tam te zakłady realizuje. Jedne kreślisz, jedne z automatu jakieś tam losowo, nie wiem, chybił, trafił czy jakoś tak. Wyobraź sobie, że ta maszyna nie przesyła danych dalej do rzeczywistych komputerów tego totalizatora sportowego, tego totoloto, prawda? To jest właśnie taka sytuacja niestety. Ja wam powiem tylko w ten sposób, że tutaj jest, czy warto. Oczywiście, że warto, jeżeli zabierzesz się do tego dobrze, nauczysz się, przesiąkniesz, może tak powiem, dobrymi nawykami, będziesz potrafił opanować emocje, bo to jest bardzo trudny temat w inwestowaniu w ogóle, a na Forexie jak najbardziej też. I zaczynanie z małą kwotą, no pytanie, czy chcesz pracować na Forexie, czy nie. Kłopot polega na tym, że wszyscy ci market makerzy niestety Forexu, dostępu do Forexu nie dają, a kasyno zawsze wygrywa. Jak w Las Vegas. Kasyno zawsze wygrywa statystycznie. No, Remol, jeszcze jakieś pytanie? No tak, chciałbym spytać. Coś przerywa. Jeszcze raz. No to nie wiem. W każdym razie moje pytanie. Czy lepiej zacząć ze stówką rzeczywiście i poczuć psychologię, to obciążenie, te umysły w czasie, gdy kurs lecą w betu, czy lepiej po prostu na koncie inwestycyjnym na wirtualnych pieniądzach, gdzie po prostu psychika i bardziej takie techniczne bycie. Mhm. Okej, Waldku, zrozumiałeś? Tak, wyłapałem tam z pojedynczych półsłówek jeszcze. To znaczy, Remol, ja odpowiem... Napiszcie może na czacie, czy to problem Remol ma, czy nas może źle słychać. Dobra, Waldku, mów. Króciutko tylko. Powiem w ten sposób. Trzeba mieć na uwadze jedną rzecz. Konto demo
zawsze jest podkręcone na platformach wszelakich i podejrzewam, że na tym, co ja proponuję swoim klientom, być może też tak jest. Chociaż tutaj już jest troszeczkę inaczej. Jest tak zrobione, żeby zachęcić, żebyś rzeczywiście miał wyniki. Natomiast potem zaczyna się kłopot, gdy zaczynasz grać pieniędzmi. Różne dziwne chwyty stosują brokerzy czy market makerzy tak zwani, które potem powodują, że można znaleźć to na forach internetowych, że zamiast zarabiać tracisz. Nagle się okazuje, że są tak zwane rekwotowania twoich otwartych pozycji. Matko i córko, jak to brzmi. Chodzi o to, że ty zawierasz transakcję po takiej cenie, a nagle potem patrzysz, moment, to nie po takiej cenie. No ale ta cena twoja nie pasowała brokerowi, więc ci ją zmienił. Są spłaszczone w stosunku do rzeczywistego Forexu kwotowania. Ja gdy udostępniałem traderom rzeczywisty Forex później, jak oglądali, powiedzieli, jak moment, to tutaj był taki skok waluty, no był. Ja tego nie widziałem, ja mówię, no jak miałeś widzieć, jak ty patrzysz przez matową szybę, to nie masz szans dojrzeć szczegółów, które ja widzę na swoich platformach, abstrahując od szybkości działania zawieranych czyli transakcji. Waldku, chcesz powiedzieć jednym słowem, że te wszystkie platformy tak się reklamują, że zarobisz na Forexie, będziesz super fajny, przyjemny i bogaty, tak? To one de facto nie grają na Forexie i na Forexie może być kurs powiedzmy 2,38, a na platformie 2,37. Tak, może tak być, to znaczy... To co to jest ten Forex w takim razie? One, oczywiście te platformy ichniejsze, te systemy są spięte bo z rzeczywistym Forexem, bo w sytuacji, gdy na przykład tutaj klienci skupieni u danego brokera, tak, suma ich otwartych pozycji będzie taka, że kapitał tej spółki, tego brokera nie jest w stanie zabezpieczyć tej pozycji, no to w tym momencie wypuszczają tą pozycję gdzieś tam na zewnątrz, na rzeczywisty rynek, ale z drugiej strony to wygląda technicznie w ten sposób. My, gdy przymierzaliśmy się do tego, jaką dodatkową platformę transakcyjną jeszcze dać klientom, też słynny MetaTrader oczywiście był brany pod uwagę i rozmawialiśmy z MetaTraderem, ile to kosztuje, czemu tak drogo, bo to nie są małe pieniądze. I ja wam powiem tylko w ten sposób. Jeżeli ja chciałbym być takim market makerem, polega zabawa na tym, oczywiście tam te wszystkie pozwolenia w tym kierunku, etc., ale od strony technicznej muszę postawić wielki serwer takiego huba, który będzie, tam będzie ten system, na przykład MetaTrader, i ja jestem właścicielem tego serwera. Tam są ustawienia, które mogę sobie regulować, wiesz, jak suwakami głośność na sterowniku dźwięku w komputerze. Opóźnienie w stosunku do rynku, rozmaite inne parametry, no to jest, wiesz, sytuacja, może wygrasz być na totolotka. Na tych platformach o sekundę opóźniony kurs, jak na prawdziwym Forexie, tak? Na przykład. Okej, ciekawe się zaczyna robić. Znasz wyniki, znasz wyniki totolotka, zanim w telewizji tamten śmieszny gość będzie tańczył przy tych kuleczkach. Dobrze. Remol, masz jeszcze jakieś pytanko? O, Remol się już odłączył, odbierzemy więc naszego następnego słuchacza. Witamy cię, słuchaczu. Cześć, Eryk. Cześć. Słuchaj, ja mam takie pytanie do naszego specjalisty od Forexu. Waldka. Chciałem się dowiedzieć, czy platforma, którą raczej sposób, w jaki on udostępnia grę na Forexie, czy udostępnia opłaty w różnych walutach? Waldku, słyszałeś? Znaczy, ty teraz pytasz konkretnie o mój produkt, tak? O to, co my tutaj tak przygotowujemy. W tej chwili przewidziane są dwie waluty, to jest dolar i euro? Złotówka. Przy czym dobra wiadomość jest dla klienta taka, że w złotówce nie ma tak zwanego ryzyka kursowego, ponieważ
wpłaca się złotówki, nie jest to przewalutowywane fizycznie na jakąś inną walutę, tylko jest brany pod uwagę do transakcji ekwiwalent po bieżącym kursie dolara. Aha, rozumiem. A ten kurs dolara jest brany z, też z Forexu, czy skąd? Oczywiście z Forexu. On jest... fizycznie wygląda to, słuchaj, w ten sposób, że ty masz podgląd swojego rachunku zarówno na platformie, którą używasz, którą wybierzesz, ale i w back-office, i tam każda jedna transakcja nowa zawarta i wycena bieżąca, jest to odświeżane cały czas online, jest po bieżącym aktualnym kursie międzybankowym, jaki jest rejestrowany przez platformę. Rozumiem. Mam jeszcze takie pytanie, czy na przykład można wpłacić jakiś kapitał w złotówkach, a wypłacić w dolarach? O ile mi wiadomo, wiesz co, pierwszy raz mam takie pytanie i nie jestem w stanie ci w tej chwili odpowiedzieć, jak to wygląda, bo tutaj musicie wiedzieć, że współpracujemy, jesteśmy brokerem wprowadzającym do London Capital Group, a konkretnie do Capital Forex, to jest spółka, która stricte Forexem się zajmuje w tej grupie kapitałowej. I nie mieliśmy takiej sytuacji. O ile dobrze się orientuję, to wypłata musi być w tej samej walucie, w której wpłynęła. Dobrze, ja bardzo dziękuję za informację i życzę powodzenia. Dziękuję. Okej, dziękujemy ci. Mamy jeszcze 7 minut, zapraszamy naszych innych słuchaczy. Dzwońcie do nas na Skype'ie kontestacja.com lub telefonicznie 222-195-321. Już się na pamięć nauczyłem nawet tego numeru. Czyli te platformy, tak z tego co mówisz, tak trochę no nie do końca są fair, tak? Kamil, to, że 95% ludzi jest dawcą kapitału na Forexie, to z czegoś wynika tutaj. Ja ostatnio rozmawiałem z traderem, który z takim chłopakiem ze Szczecina i opowiadał mi o kuriozach, jakie znalazł w umowach z rozmaitymi brokerami. No to jest też jego chleb powszedni, a więc on analizuje również takie, no powiedział, to naprawdę takie kwiatki można znaleźć w umowach, że to jest nieprawdopodobne, co się wyrabia. Tak naprawdę, no to masz konto, ale nie jesteś w stanie nim zarządzać, bo de facto o niczym nie decydujesz do końca, 100%. Okej. Przypominam, słuchajcie, kontestacji Radia o wolności, o przedsiębiorczości, dzisiaj o walutach i jak wykorzystać te wszystkie waluty i różne dziwne rzeczy do tego, żeby nie stracić na tym ryzyku kursowym, a rozmawiamy z Waldemarem Wasikiem, człowiekiem, który zna się na tych walutach. Dobrze, czyli wiemy, że teraz jakieś tam na Forexie coś tam sprowadzasz po prostu jakąś firmę zagraniczną, żeby otworzyła oddział w Polsce, tak? Dobrze to zrozumiałem? To znaczy, my jesteśmy troszeczkę inaczej. My jesteśmy brokerem, jesteśmy partnerem takim bezpośrednim, brokerem wprowadzającym firmy Capital Forex, należącej do London Capital Group z siedzibą w Londynie. To jest bardzo duża grupa. Muszę powiedzieć tak, Saxo Bank jest klientem London Capital Group, a więc tutaj mówimy o naprawdę kolosalnej firmie. Jest też partnerem JP Morgan, tego niesławnego banku, ale to jest bank, który kręci tym światem razem ze Słońcem. I to, co my robimy, to umożliwiamy, jesteśmy pośrednikami w otwieraniu konta dla klientów. Jest to przygotowane w ten sposób, że klienci w ten sposób mają dostęp do rzeczywistego rynku międzybankowego. Mówimy tu o systemie Karenex, który jest bodaj największym i najszybszym tego typu systemem działającym. To jest taki system, który skupia ponad 70 największych instytucji finansowych, największych banków i nie tylko, największych instytucji finansowych na tym globie. I dzięki temu nasi klienci mają możliwość uczestniczenia na równych zasadach, zupełnie anonimowo, co jest bardzo ważne, podczas zawierania transakcji.
No jedyny kłopot jest taki, że tutaj najniższą kwotą, o jakiej mówimy, to jest równowartość 20 tysięcy dolarów. No to rzeczywiście jest bariera, ale Wolf, jak tak ciebie słucham, nie wszystko jeszcze rozumie tego słownictwa, slangu i tak dalej. Będę tą audycję słuchał jeszcze raz. Nie szkodzi, ale tak mi się kojarzy, że żeby mieć taką wiedzę, żeby doświadczenie, żeby sprowadzać jakieś tam zagraniczne banki tutaj, jakieś tam wtedy to trzeba normalnie z 10 lat się uczyć, być dziobakiem, z książek nie wychodzić i jeszcze się może nie udać. Powiedz mi, ty jakieś takie studia bankowe kończyłeś, czy jak? Nie. Nie? Nie. Byłeś na studiach? Ciekawostką jest to, że nie, bo tak naprawdę to ja studiowałem najpierw górnictwo, potem... Górnictwo? Byłeś górnikiem? Tak, nawet ponad rok pracowałem pod ziemią. Ale jaja. Natomiast, no, są. Potem automatykę... I zatrudnili cię? No to bez była studium? Taka przygoda przed studiami, żeby przed wojskiem uciec. Tak. Ale nie, mówię, że w tych firmach takich od walut zatrudnili cię bez studiów jakichś tam bankowych? To co, podeszłeś do nich, pokazałeś co umiesz i cię zatrudnili? To znaczy tam troszeczkę inaczej się rozwinęła sytuacja, gdzie ja szukałem sam ekspertów właśnie, żeby rozwiązać problem klienta, gdzie potem szukałem człowieka, który byłby skłonny stworzyć taki właściwie kurs. Ja miałem wizję kursu Turbo Strategia Walutowa się to miało nazywać o walutach i ja przy nich niejako się wtedy uczyłem. Chociaż moja przygoda z finansami zaczęła się o wiele wcześniej, bo w 1993 roku zrobiłem kurs maklerski w Katowicach i tak jakoś się to gdzieś tam pokulało. Była jakaś przerwa, jeżeli chodzi o waluty, zupełnie w oderwaniu od finansów, znaczy w ogóle od finansów. Potem wróciłem do finansów, no a w pewnym momencie z powrotem te waluty. No i dzisiaj tak naprawdę, dzisiaj to ja tworzę ten blog i jestem w Polsce i jestem, no. Happy. To ja zatrudniam. Aha, czyli jednym słowem się udało. Dobra, została nam minuta. Jak nikt nie chce zadzwonić, to ma pecha w takim bądź razie. Powiedz mi, to może tak powróżmy w przyszłość. Co z tymi walutami? Będzie znowu takie tąpnięcie jak ostatnio, czy raczej nie bardzo? Ja bym chciał wiedzieć, ponieważ gdybym miał taką wiedzę, to bym obstawił wszystkie pieniądze, jakie zdołam zgromadzić. Jeszcze byś lewarował, tak? Podczas tak naprawdę, żeby była świadomość, bo tutaj Remol, dobrze pamiętam Remol? Tak, pierwszy był Remol. Remol, tak, zadał pytanie, czy może za stówkę, czy może za więcej. Słuchajcie, moi drodzy, w momencie podejmowania decyzji, w którą stronę obstawiasz, czy na wzrost, czy na spadek na jakiejś parze walutowej, to masz dokładnie 50% szansy na wygraną i tyleż samo na przegraną. To nie jest tak, że... Zresztą wystarczy posłuchać, ja to nazywam bełkot analityków, którzy świetne analizy robią. A nie przewidzieli takiego tąpnięcia, nie? Dokładnie, gdyby, no wiesz, panowie analitycy w bankach też opierali się jeszcze na tym, że dolar na pewno spadnie poniżej 2 zł, na pewno, na 100%, wie pan naprawdę tu, a my tu zawrzemy, jak dotknie 1,98, 95, To już się to zamknie i już będzie pan, zarobi pan całą tą górkę dla siebie. Plus nie dotknęło, bo zatrzymało się na 2,02. Do widzenia. Poszło w drugą stronę gwałtownie i firma niemalże popłynęła. Prawda? Tak więc to naprawdę nie jest tak, że ja mówię bardzo sceptycznie o tych sprawach, bo nie jest moim celem hurra optymizm wywołać po to, żeby potem przyciągnąć klientów. My przygotowujemy w tej chwili kursy prawdziwe z prawdziwego zdarzenia, kursy dla przyszłych traderów. Tutaj muszę się pochwalić, podjąłem współpracę z traderem z Kanady, który to jest Polak, który od 80 bodajże pierwszego, o ile dobrze pamiętam, roku siedzi w Kanadzie. Wiele lat siedzi w walutach, prowadzi
kilkanaście sześciocyfrowych rachunków swoich klientów, a więc to jest człowiek i to jest facet, który pracuje za 50% success fee, tak zwane, sobie bierze. To oznacza, jeżeli Kamil Cebulski powierzy mu sześciocyfrową kwotę w dolarach i on wypracuje zysk, to się będzie dzielił, on żyje z tego zysku. 50-50 z tobą się dzieli. A stratą też się dzieli? Wiesz co? Nie ma strat. Nie ma strat. Do czasu aż przyjdą. Aż przyjdą. To znaczy, to jest w ten sposób, że bardzo często w umowach takich, wiesz, traderów i jakichś klientów jest taki element, że 50%, ale tylko od nowych zysków, to się mówi. Czyli jeżeli pojawią się straty, to najpierw gostek musi odrobić te straty, żeby potem ewentualnie od nowego zysku, który się pojawi, znowu uczestniczyć w tym zysku i tyle. Natomiast no, cały dowcip polega, że my będziemy, to jest autor kilku książek, właśnie zastanawiałem się, może w Polsce wydać u Janka Fiora na przykład jakieś jego książki. Jak to przepójdzie, to kto wie. Nie rozmawiałem z Jankiem, ale może powinienem. Natomiast chcemy tutaj w Polsce zrobić cykl szkoleń takich z prawdziwego zdarzenia, gdzie owszem, cała ta technika, cała ta wiedza techniczna będzie przekazywana, ale w dużej części będziemy mówić o tej psychologii, o tym, o emocjach, które de facto. Czyli, że tak powiem, przyjedzie człowiek, który handluje na tym Forexie milionami, dziesiątkami milionów. Nawet być może będzie to na zasadzie online, ponieważ tutaj ja wolałbym, żeby moi słuchacze siedzieli, za przeproszeniem, w kąpielówkach przed swoim komputerem, który dobrze znają, gdzie on będzie prowadzony za rękę po platformie transakcyjnej i będzie mógł sam pewne rzeczy od razu robić, bo wiesz, siąść w dużej sali, pięknie ktoś mądrze będzie przemawiał, gładko i coś pokaże na jakiejś tablicy czy z jakiegoś projektora, no to jest fajnie, to takie wykłady to w Polsce są i prowadzą je duże znane firmy. Natomiast dobrze, jak Waldku. Się okazuje, niewiele z tego wynika. Dobrze, Waldku, 19.04, musimy już kończyć. Tak. A ja co? Zapraszam Was, jeżeli macie jakieś pytania, można się z Waldkiem zawsze skontaktować przez naszą kontestację, piszcie, bo Waldek jest naszym wykładowcą w Asbiro. Jak, Waldku, Ci się nasze Asbiro podoba? Ja zawsze z dużą przyjemnością jadę na wszelkie wykłady, czy to Asbiro, czy ALP, które też gdzieś tam bywały. Z flipchartem to się lepiej tłumaczy, nie? Niewątpliwie tak, ja jestem wzrokowcem i jak mam w ręku kawał pisaka i mogę pokazać te pewne rzeczy, czy wyjaśnić, jak działa opcja na wykresie i tak dalej, to wtedy na pewno jest łatwiej. Dobrze, to ja zapraszam Was wszystkich do Asbiro, do słuchania kontestacji jutro o 18.00, będziemy z Jankiem Fiorem. Oraz oczywiście, pamiętajcie, jest coś takiego jak Myśleć jak Milionerzy, www.myśleciakmilionerzy.pl. Gdzie można się z nami i z wykładowcami naszymi asbirowskimi spotkać, naprawdę z przedsiębiorcami, którzy bardzo dużo już na biznesie działają. Tak więc dziękuję Ci, Waldku, i oczywiście mam nadzieję, że niebawem znów nas odwiedzisz. Zapewne znajdzie się okazja. Okej. Okay. Trzymaj się, do usłyszenia wszystkim. Do usłyszenia. Wychodzimy!